Czego uczy mnie Biblia w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 13 werset? Jan zaś, odłączywszy się od nich, wrócił do Jerozolimy. Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 13 werset oraz 15 rozdział, 37 do 39 wersetu. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania. Drugi list do Tymoteusza, 4 rozdział, 11 werset. Wspólne służenie Panu. Jan Marek jako przykład. Historia Jana Marka jest jedną z wielu relacji w Piśmie Świętym, pokazujących Bożą cierpliwość w szkoleniu swoich sług oraz to, jak wykorzystuje on różne osoby i zdarzenia, by osiągnąć swoje cele łaski. Dziękujmy Bogu, że jeszcze dziś w podobny sposób działa w naszym życiu. Jan Marek był krewnym Barnaby, synem Marii, w której domu wielu modliło się za uwięzionego Piotra. Młody człowieku, Pan chciałby usłyszeć Twoją modlitwę na dzisiejszym spotkaniu modlitewnym. Wkrótce potem Marek towarzyszy Barnabie i Saulowi, gdy wracają do Antiochii. Później idzie z nimi, aby pomóc im w ich pierwszej wyprawie misyjnej. Kiedy jednak sprawy stają się trudne, odchodzi, wracając do domu. Wierność nie jest łatwa. To, czy zabrać Marka na drugą wyprawę, czy nie, wywołuje silną niezgodę. Paweł i Barnaba rozstają się. Barnaba zabiera ze sobą Marka. Od tego momentu w centrum uwagi znajduje się służba Pawła wśród pogan. Biblia nie mówi nic więcej o służbie Barnaby. Zakładamy, że nadal był on mentorem Marka. Pomaganie wierzącym we wzroście, w łasce i poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa jest cechą ważną i jest cichą i ważną służbą. Pan Jezus wynagrodzi cię za robienie tego dla Niego. Piotr wspomina o Marku, moim synu, w pierwszym liście Piotra, 5 rozdział, 13 werset. Wnioskujemy z tego, że Pan używał go również, aby pomóc Markowi wzrastać. Paweł pragnął zobaczyć Marka i mówił o przydatności Marka w służbie, co czytaliśmy w 2 Tymoteusza 4:11. Wreszcie napisane przez Marka teksty. Napisanie przez Marka Ewangelii przedstawiającej prawdziwego sługę Bożego pokazuje nam, że Boży cel w życiu Marka został wspaniale zrealizowany. Eugene P. Weder Jr.